Witajcie, dzień, moi drodzy. Z tej strony Krzysztof. Mam dla was dzisiaj złotą kulę. Bardzo wiele osób pyta o to, czy można sobie pomóc z bólami kręgosłupa. Tak, można. I wielu terapeutów to pomija, że możecie zrobić to sami w domu. Więc dzisiaj dla was specjalnie pokażę technikę, jak ucisnąć swoje więzadła przy miednicy, przy kręgosłupie, żeby zmniejszyć napięcie i przestać odczuwać ból. Teraz pokażę wam na moim kręgosłupie lędźwiowym, jak znaleźć kolce biodrowo-tylne górne, takie ostre zakończenia kostne, do których przyczepiają się więzadła biodrowo-lędźwiowe. Wyczujecie je kciukami. Tam możemy znaleźć takie małe góreczki, które nam przeskakują pod palcem. Musimy to sobie docisnąć dość mocno i rozmasować ruchem kolistym w jedną stronę, w drugą. Pamiętajmy o oddechu. Ten masaż powinien trwać około 3 do 5 minut, tak żeby nasze więzadła się rozluźniły, poczuły ten docisk. Możecie troszeczkę przesunąć palce wyżej, na talerzu biodrowym poszukać następnych punktów. Oddychamy głęboko do brzucha i wydychamy. Jednocześnie masujemy cały czas z dociskiem. Jeżeli będziecie odczuwali ostry ból w tym miejscu, to zróbcie lżejszy docisk, tak żeby ten ból był do wytrzymania. Jeżeli nie czujecie żadnego bólu, to też jest ok, jak najbardziej. Ta okolica przyjmuje bardzo dużo naprężeń i potrzebuje właśnie dotyku po to, żeby rozluźnić napięcie więzadeł, które ograniczają nam ruch kręgosłupa lędźwiowego. Później przesuwamy troszeczkę wyżej na talerze biodrowe palce, szukamy kolejnych punktów, które są wrażliwe, uciskamy te punkty i rozmasowujemy ruchem okrężnym. Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali cały czas o oddechu, żeby oddychać do brzucha spokojnie, głęboko, dociskając te punkty. A następnie ustawiamy swoje pięści poniżej brzegu kości i na szczytach mięśni pośladkowych ruchem kolistym dociskamy. Znajdujemy punkty, które są najbardziej wrażliwe i przez 3 do 5 minut powtarzamy te ruchy, cały czas oddychając. Pamiętajmy o tym, żeby zmieniać kierunek do środka, do zewnątrz i utrzymywać docisk, który powoduje, że czujemy mocny docisk, ewentualnie granicę bólu, ale nie jest to ból, który nas paraliżuje i zatrzymuje nasz oddech. Nie zapominajcie również o ćwiczeniach. Te techniki, które wam właśnie pokazałem, pomogą wam zmniejszyć napięcie, zmniejszyć odczucie bólu, ale niezastąpione są ćwiczenia, które możecie znaleźć na naszym kanale w innych filmach. Jeżeli chcecie więcej tego typu treści, proszę was, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, zadawajcie jak zawsze pytania, bardzo chętnie na nie odpowiemy i będziemy kontynuowali naszą podróż z punktami uciskowymi, jak samemu sobie pomóc. Do zobaczenia.